Czy wy jesteście poważni? Widzieliście, co się stało pod ostatnim odcinkiem z Yandere Simulator? No, ja mam nadzieję, że fani horrorków spróbują dorównać fanom z Yandere i też zrobią małe zamieszanie pod tym filmem. A my teraz wracamy do bardzo przyjemnego miejsca w Home Sweet Home, gdzie też jest odpowiednik Yandere, tylko że troszeczkę straszniejszy. Pośni razy jestem Dennis Lisowski, mam nadzieję, że apeczka w górę jest już zostawiona dla horrorka i że już skorzystaliście z taktycznego bekonu pod filmem, a wiem, że to zrobicie, ponieważ ta seria jest całkiem straszna i nie chodzi tutaj o jakieś jumpscary, które są głośne, ale o ten dźwięk noża do tapet, który zwiastuje, że zaraz zginiemy. Najgorszy jest ten brak świadomości, nie wiemy, co się stanie, czy ona nas zacznie gonić, czy nas zauważy, czy będziemy mieli się gdzie schować, no to tego się boję najbardziej. 1, 2, 3, 1, 4, już na sam początek ten dźwięk jest. Pamiętam, że gdzieś tutaj zakończyliśmy ostatni odcinek, ale mnie załadowało gdzieś tam. Widzę, że świeczki wszędzie są porozstawiane, mam nadzieję, że nie są to znicze, które zostawiono dla mnie. Nie, ten pokój nie jest odpowiedni dla nas, więc na razie zobaczmy, czy może dałoby się ten pokój otworzyć. Nie, wszystko w porządeczku, zaraz sobie ten pokój sprawdzimy, tylko... Chyba tak. Dźwięk noża do tapet na to wychodzi, dobiega od tego pana. Czyli coś jakby nasza stalkerka zmieniła swój... To nie był dobry pomysł, żeby się z nim zaprzyjaźniać na nowo. Oczywiście nie wybrałem... Nie wybrałem dobrej skrytki. Bo ona już tu jest. Na sam początek odcinka przyszła mi pomóc w remoncie. Niepotrzebnie go aktywowałem, bo tutaj jest jakaś karteczka, którą warto byłoby przeczytać. A ja teraz nie wiem, gdzie ona jest. Ja się go boję. Ten koleś jest nieprzewidywalny, nie wiem, czy mnie zacznie gonić, czy tylko mnie wystraszy. No ale dobra, na początek... A właśnie, nie możemy sprintować przy niej, podstawowa zasada. Nie wiem, czuję się, jakbym grał w dwie różne gry. Na początku to naprawdę nie było straszne, ale teraz... Robi się naprawdę nieprzyjemnie, o nie. Ona nas zobaczy, przez co ja tego nie mogę teraz odczytać, bo nie wiem, czy ona tutaj się pojawi. Jak się pojawi, to mamy... Chociaż wiecie co, widziałbym ją przez to, ale jej nie widzę na razie, więc jest okej. Wybaczcie mi, też mam mały katar, więc dzisiaj mogę mówić troszeczkę przez nos. Postaram się jakoś to opanować, ale nie obiecuję nic. Kadzidła zapachowe są głównym narzędziem używanym w wielu religijnych rytuałach. Przez zaświecenie odpowiedniej ilości zapachów będziemy mieli różne rezultaty. Jednak, jeżeli tylko jeden jest zapalony, to oznacza to, że ktoś chciał do nas przyzwać ducha. Ci, którzy... I dalej nie wiadomo, co się stało. Nie wiadomo, czy chodzi o kogoś, kto przyzwał ducha, czy o kogoś, do kogo ten duch został przyzwany. Tam widzę, że jest kolejna skrytka, to oznacza, że możemy przejść. Tutaj nie ma nic, tutaj... tutaj jest, to już jest wiadome. Ja myślałem, że go tam już nie będzie. On tylko jest takim, jest taką czujką, która uruchamia alarm, a wtedy przybiega pani dozorczyni, nasz pierwszorzędny stalker. I się zaczyna. Ten dzień. To jest okropne. I co, on tam się znowu pojawi teraz? Nie, nie ma go na razie, dobra. No to jest niemożliwe! To jest niemożliwe! To co ja mam? Stąd już nie wyjdę. Nie, no ona nas raczej nie zauważy, ale ja teraz stąd nie wyjdę, bo nie mam jak. O nie! Nie, nie otwieraj tych drzwi! Nie, 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 nie! To w takim razie musimy chyba... zapalić to kadzidełko, tylko że nie mamy ani ognia, ani tego zapaszka. Więc teraz nadszedł czas, by to odnaleźć. Ogień mamy, mamy w pobliżu tyle. Tyle mamy w pobliżu źródeł ciepła, że spokojnie możemy podpalić ten zapaszek. Tylko wiecie co? Trzeba poznać lokalizację tego zapachu i chyba jest tutaj, ale nie jestem pewny, czy możemy sobie od tak przejść i on nas nie zauważy. No, wychodzi na to, że chyba nam się uda. Dobra, mamy jeden zapach.
powolutku, po cichutku. Zabieramy to ze sobą. Coś jeszcze mamy stąd zabrać? Chyba nie. Ja tak czuję, że to co robimy nie będzie miało pozytywnych rezultatów. Że to nie do końca jest to, co powinienem zrobić. No ale dobra, spróbujmy. Na początek zamkniemy drzwi. Będziemy mieli dodatkową formę ucieczki w razie czego? On tu idzie! Dobrze mi się zdawało? Tak! Ja nie mogę. Tylko, że co, on teraz tam będzie cały czas? Tak, patrzy przez okno i szuka nas. Super. Ona poszła dalej. O nie, on się znowu tam pojawił! To jest kolejny duch! Jak my mamy to teraz przejść? Znaczy, czy ona tu wróci? To jest podstawowe pytanie, jakie trzeba sobie zadać. Trzeba znaleźć jeszcze jedno kadzidełko w takim razie. Tam jest jedno, widzę. Tylko my nie mamy żadnego zapaszka, więc trzeba ten zapaszek sobie znaleźć. Ale tych drzwi się otworzyć nie da. Tam byśmy mogli spróbować przejść. Najwyżej zaryzykujemy, trudno, zginiemy, ale... Myślę, że skoro mamy taką możliwość i taki labirynt, to powinniśmy bez problemu sobie przejść. A ja chyba wiem, o co chodzi. Chyba możemy raz go aktywować. To się nie skończy za dobrze. Ona tu znowu idzie. Nie, chwila. Cofnęła się. Nie, no dobrze, już bałem się, że ona tutaj przyjdzie. Ale musimy teraz poczekać, aż troszkę dalej ona pójdzie. Bo... Jeżeli go teraz aktywujemy... Tu jest ta linia, której nie możemy przekroczyć. Jeżeli go teraz aktywujemy, to ona tutaj przybiegnie bardzo szybko i nie wiem, czy zdążę z kucka. Wstać i uciec, ale się teraz udało. Dobra, ona jest też gdzieś tam. To my na razie spróbujemy wejść tutaj. No tu jej na razie nie widzę. Mamy! Tylko nie wiem, czy teraz jest sens, abyśmy... Nie ma sensu. Weszła tu! Jaka menda! Ja nie wiedziałem, że ona tu wejdzie. Ja myślałem, że ona sobie pójdzie, bo nas nie zauważy, ale jednak weszła. Co za... Uparta kobieta. I to jest właśnie prawdziwy syndrom Yandere. Nie, nie musisz się odwracać, nawet nie zaglądaj tutaj, dobrze? Cieszę się, że tak ze mną tęskniłaś, ale teraz trzeba pomyśleć, co zrobić z tym zapaszkiem. Czy my musimy faktycznie tam przejść? Czy jednak nie? Ostatnio troszkę odważniej grałem, więc teraz spróbuję tę pasę utrzymać. Nie, dobra, cofnęła się na razie. Nie wiem, gdzie ona pójdzie. Dobra, ona tam podeszła. Weszła i mamy ją z głowy, przynajmniej na sekundę. Teraz jak z tym kolesiem. Ona nas patrzy, musimy poczekać, aż odwróci wzrok. Czy mi się wydaje? O nie, jak ona tutaj podejdzie od tej strony, to mam spory problem. Dobra, tutaj myślę, że jeszcze mamy miejsce, żeby uciec. Ja pierdolę, jak ona się drze, o nie, ona nas zauważyła, jak nic. Albo i nie? Jest spokój, nie zabiła nas jeszcze ani razu dzisiaj. 10. minuta filmu mniej więcej, a ona jeszcze nas nie zabiła. Tylko ten dźwięk kolesia za nami, który się masturbuje, jest naprawdę ohydny. Wiem, niegrzeczne porównanie z mojej strony, bardzo infantylne, ale od tego takie porównania są, żeby obrazić tych, których nie lubimy. Szczególnie potwory, które chcą nas zabić. Można obrażać, ludzi nie wolno. Good guy Przemek. No! Co my możemy zrobić tak naprawdę tutaj? Wiemy, że jest to kadzidełko. No spróbujemy odpalić najwyżej, zobaczymy jakie będą rezultaty. Tam
koleś poszedł do tego kadzidełka, a ja nie wiem, co my w takim razie możemy zrobić. Może Boże! Może on przejdzie... Mam pomysł. To było moim zamysłem teraz. A my teraz... Spróbujemy przejść tutaj. Dobra? Wart nowicjusza! Ona nas goni. O nie, 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 nie. Szybkie, szybkie, tylko że nie mam teraz się uciec, to jest najgorsze, nie mamy gdzie uciec. Nic już nie zrobię. Gdziekolwiek, proszę, 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 kibel, kibel. No nie. Nie, 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 nie. Jestem człowiek fart. Ja się urodziłem z szczęściem. Jak można mieć takie szczęście? Możliwe. Dobra, sprawdźmy, o co tu chodzi. Tu jest kolejna klatka schodowa. Kolejny szafierz. Musiałem przełknąć ślinę, bo tak długo ją trzymałem, żeby nie hałasować. Jedno otwarte drzwi. Kurczę, znowu krew. Super. Super, ale latarkę mi oddaj, bo nic nie widzę. Chciałem tylko przeczytać gazetę, a wy mi już tutaj kuku robicie. Wiecie, co jest najgorsze? Że mamy tutaj tyle możliwości do schowania się. Albo już nie mamy żadnej możliwości do schowania się. To jest szatnia, tak? Na 100% to jest szatnia, bo dalej jesteśmy w czymś w rodzaju szkoły. Więc pewnie poznamy dalszą historię tej studentki. Zaginiona dziewczyna odnaleziona martwa. 3 października policja odnalazła ciało pani Patrycyjka Sulbelle. To chyba jakieś rzadkowe żeńskie nazwisko jest. Może z matki, może z ojca, nie wiem, nie znam się. Odnalezione było w pokoju do multiużytku, który został zamknięty na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu Kalnna-Io. To jest ten sam chyba, o którym była mowa w pierwszej gazecie, w pierwszym odcinku. Uznaje się, że właśnie to jest powód tak długich poszukiwań tej osoby. Ten nieznośny smród doprowadził do tego przerażającego odkrycia. Już ten tekst chyba słyszałem w Araya, tak mi się przynajmniej wydaje, ale to wtedy chodziło o szpital. Ciało było wciąż w mundurku szkolnym, pokryte krwią i nie ma żadnego raportu dotyczącego tego, czy to było morderstwo, czy może to było samobójstwo, ale jedno jest pewne. Znaleziono przy ciele mnóstwo gwoździ. Ciało zostało wysłane do patologa i mamy nadzieję, że autopsja odkryje przyczynę śmierci. No to dobrze. To chyba jest ten pokój, chociaż nie, to jest szatnia. Nie wiem, czy po prostu tłumaczenia troszkę nie pomyliłem. Okej, yeah, no to znowu teleportacja do nowej lokacji. A wiemy, że ona i tutaj sobie lubiła pochodzić, dlatego... Spróbujemy stąd wyjść jak najszybciej. Bangkok musi tętnić, nie? Szkoda, że ja zaraz przestanę tętnić. Jeżeli ta nić mówi prawdę, to my musimy iść tu. No to super. Mamy łom, ale co nam połamie, jak to pewnie tego się tak łatwo nie otworzy. Co ja mam z tym zrobić teraz? Super! Aha! Czyli muszę dosłownie zgasić wszystkie... Wszystkie... świeczki. W przeciwnym wypadku mamy przesrane. Nie mamy się gdzie schować. Raczej powinno nam pomóc to, że jest ta nić przeznaczenia, która nas mniej więcej powinna dobrze pokierować. Ona pójdzie. Dobra, poszło do tamtego pokoju. Ten jest zamknięty. Ona tam znowu mówi do siebie. My spróbujemy wejść właśnie tutaj. Ja bym jeszcze ten pokój zamknął, żeby nas nie widziała. No, zrobimy teraz tak, bo ja widzę, że już możemy się schować tutaj. Mamy kolejny skrawek zdjęcia. Ktoś jakby się trzymał za rękę? No, teraz wejdzie chyba.
Tak czuję, że ona tu wejdzie i nie mamy takiej oczywistej skrytki, ale ona tu jest. Mam pomysł, jak możemy ją troszeczkę... O nie, ona tu jest, ona tu patrzy się na mnie. Nie wiem, jak się teraz możemy schować przed nią, może... No to trochę kiepsko. Ja teraz jej nie ucieknę i to jest chyba... Bardzo, bardzo zły pomysł. Co tu się dzieje? Tam coś jest, tam są klucze jakieś. To przynajmniej wiem, po co nam było to łóżko tutaj. Dobra, weszła do drugiego pokoju. Czyli po kolei je sprawdza. Tylko jak my w takim razie dostaniemy się tam tych kluczy? I może ona tam wejdzie? O, to byłoby perfekcyjne. Kobieta za nas odwali brudną robotę. Ona coś tam zrobiła, widzieliście? Coś? Coś tutaj pomiziała. To zaraz sprawdzę, co on tam zrobiła. Ona teraz tam wejdzie do tego pokoju z powrotem. Kolejne zdjęcie. Czy tu jeszcze jest? No średnio, musimy po prostu poczekać, aż ona sobie stamtąd pójdzie, bo... No chyba, że ty się tędy przeczołga, to będzie bardzo zły znak dla nas. Chyba, że... Nie, tam jeszcze gdzieś ta nić idzie, więc wiecie co? Nie, nie przejdziemy tędy, niestety. Trzeba uważać, naprawdę. Jeden zły ruch i mamy przesranę. Najlepiej zamykać za sobą drzwi, bo wtedy wiemy, czy ona konkretnie z tych drzwi skorzysta, czy nie. Dobra, spokojnie. Ten kolejny cios może nas zabić. Teraz mamy chwilę czasu, żeby się... Dostać tutaj, tylko jak? Tam widzę, że jakby troszkę odpadły płytki, więc może jakaś dziura w ścianie, cokolwiek? No z tego nie skorzystamy. Tak czułem, że ona do tego pokoju wejdzie. Teraz chcę sprawdzić, czy ten pokój można... sobie obczaić, czy tak nie za bardzo. Dobra, ten też możemy sprawdzić. Jest dziura, tutaj nic nie ma. Muszę patrzeć, czy nie ma tych fotek w pobliżu. I pamiętajcie, że ona się może teleportować. To jest zło jak nic. O, już wiem, po co jest nam ta urna. Już wiadomo, że się możemy tutaj schować w razie czego. Ona tam przejdzie raczej. A, tu kurczę, ten klucz trzeba. Jak my z tego mamy możemy z tego skorzystać jakoś, czy... Nie za bardzo. Tu nic nie ma. Jak ja mam się tam dostać? Jakimś innym kiblem? Nie wiem, czy przez przypadek nie zmieniłem sobie czułości wyższy, ale to jest piękna gra. Schowałem się tak dobrze, czy tak źle? O, już wszystko widzimy. Już wszystko widzimy, aż piłec popłynęła tak się... Tak czułem, że to był zły pomysł, że to nas zauważył. Wow, tak, włączyłem wyższą czułość. Musimy to zmniejszyć koniecznie. Nie wiem, co mam zrobić, naprawdę. Nie mam pomysłu, jak to rozwiązać tę sytuację. Trzeba pomyśleć chwilę na spokojnie. No, może tutaj coś było i mnie ominęło? Nie, nic tu nie ma, po prostu nic nie ma. Jestem w jednej wielkiej dupie. Ciemnej dodatkowo. Co? Ja musiałem tutaj kucnąć i bym tu miał... K
kpicie sobie ze mnie, a tak naprawdę to po co tak ta... Po co nam... Po co? Po co? Po co nam klucz? Skoro mamy łom. Ktoś mi odpowie na to pytanie, proszę. Mamy łom, jakieś słabej jakości drzwi, a my bawimy się w klucz? W szukanie klucza? Naprawdę? Ja tym łomem bym te ściany z papieru poprzebijał. Ostatnia świeczka. Mam nadzieję, że ostatnia, bo tak w sumie nie jest... Nie wiadomo, ile tych świeczek jest jeszcze do zebrania. A teraz nagle na tu zacznie chodzić. Ta zmiana AI, sztucznej inteligencji, czasami mnie powala. No faktycznie tu idzie. O, to mędra mała! Nie no, naprawdę tu przyjdziesz? Nie no, poczekam, może ona przejdzie dalej do tamtego pokoju, ja wtedy... Ja wtedy jak gdyby nigdy nic, tylko tak sobie spojrzę. O, jak ona tu przyjdzie, to się schowamy, w tej drugiej. Powoli, spokojnie, mamy czas. Nie wiadomo teraz, gdzie jest mój save point, nie chciałem od nowa tego klucza zdobywać. Ona się czasami odwraca, nie wiem, czy to zauważyliście. Widzicie? 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 Ona idzie tu. Ona się zaraz cofnie chyba. Ona się zaraz cofnie, tak mi się wydaje, bo ona... Zupełnie gdzie indziej teraz będzie szła. Ona chyba sama już nie wie, gdzie ma chodzić. A tak jak mówiłem, AI tej osoby się zmienia. Tego ducha. Gdzie dokładnie tam, gdzie nie chcielibyśmy, żeby szła. Nam najbezpieczniej jest się ukryć właśnie tutaj. Widzicie, właśnie się odwróciła lekko i za 3, 2, 1, ruch. O, idzie, 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 idzie. Zamkniemy te drzwi i jeżeli ona tu wejdzie, to będziemy mieli możliwość ukrycia się. Co nie znaczy, że możemy już sobie sprintować, jak gdyby nigdy nic, ponieważ musimy tam mimo wszystko... dotrzeć. Jeszcze nie wiemy, czy to wszystko zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. Ale jednak tak. To było wszystko. A, właściwie to z latarką warto byłoby dalej chodzić. Czy wracamy do naszego mieszkania? Tak wiecie, pozwólcie, żeby to chodził dalej na kucka, bo jednak... No, co to za miejsce? Gdzie my jesteśmy? Podejrzewam, że to jest dalej ten zamknięty budynek. Tak, to jest zamknięty budynek na 100%. Z tego uniwersytetu, ale czuję, że teraz będziemy mieli do czynienia z jakimś quick action. Dobra, cześć. Nie chcę kolejnego odcinka zakończyć na ławce. To są kolejne otwarte drzwi, ale tutaj coś było, nie, my stąd wyszliśmy sobie, więc spokojnie idziemy dalej. Czy jak powiem, że mam złe przeczucia, to będę się powtarzał, czy po prostu stwierdzę, że nadchodzi nieuniknione. Leave me alone, Catherine. O! Myślałem, że tam będzie dalej ten korytarz, ale jednak nie. To jest człowiek z powbijanymi... To jest nawet kobieta. Z tymi gwoździami powbijanymi w... ciało, a to oznacza, że ktoś się bawił w te laleczki w wudu. I strzelam, że to właśnie ta dziewczyna została w taki sposób urządzona przez Jane. Że Jane chciała odbić jej faceta i nasz główny bohater zobaczy, że na tym zdjęciu nie ma Jane, ale będzie ta kobieta. I ona nas sprawdziła fotografię. I może jakieś wspomnienia powrócą ze starej miłości. Zawsze tak się dzieje. Zawsze. Stare wspomnienia wracają. Nie podoba mi się to. Drzwi nam się pozamykały, jest jakaś gitara. A my zaraz kończymy odcinek, tylko chcę go zakończyć z przytupem. Ktoś gdzieś chodzi.
I wiecie co? Przy tym ładnym obrazku, tym, przy tym ładnym obrazku zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Widzimy się kolejnym razem. Mam nadzieję, że bardzo szybko. Pow! I cześć!